Dzisiaj akt małżeński. Dzień dobry. Witajcie. Dzisiaj bardzo piękny temat, akt małżeński i bardzo dobry, bo został stworzony i dany nam przez Boga. W zamyśle Boga było to, że jesteśmy seksualni i jesteśmy otwarci na życie. I w zamyśle Boga było to, że będziemy się aktem małżeńskim cieszyć. Zapewne znamy taki fragment z Księgi Rodzaju, który mówi o tym, że dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną tak ściśle, że będą jednym ciałem. To słowo bardzo jest takie, no, dla mnie urocze, bo Pan Bóg coś takiego właśnie przewidział dla małżonków, aby stać się jednym ciałem, aby móc doświadczyć tak wielkiej jedności, która jest tak naprawdę tylko dla małżonków, że z nikim innym nie można doświadczyć takiej bliskości, takiego ciepła, takiej serdeczności. Prawie jednego oddechu. Można tak rzec. Ale w tym doświadczeniu tej bliskości, tej jedności musi się wcześniej wydarzyć opuszczenie. Trzeba umieć opuścić swoich rodziców, aby móc się złączyć ze swoim współmałżonkiem. To opuszczenie się wydarza w różnych przestrzeniach. To nie tylko jest takie fizyczne opuszczenie. Czasami emocjonalne jest trudniejsze do zrobienia. Można mieszkać, tak, nie wiem, 1000 kilometrów od siebie, cały czas dzwonić do mamusi. Tak, i czuć tą silną więź z własnymi rodzicami bardziej niż ze współmałżonkiem. Czyli generalnie, chcąc doświadczać mocy sakramentu małżeństwa i tak naprawdę aktu małżeńskiego, zaczynamy od tego, że próbujemy się oddzielić, opuścić swoich rodziców, swój dom rodzinny i zrobić wszystko, żeby się łączyć ze swoją żoną, ze swoim mężem. Ten akt małżeński byłoby super, gdybyśmy przeżywali też na różnych płaszczyznach. Przynajmniej na trzech. Tak. Ta podstawowa, fizyczna, no jest taką oczywistą oczywistością. Że się po prostu zbliżamy, jakoś tam pasujemy do siebie i po prostu tu nie ma dużo do gadania. Tak, ale też jesteśmy zaproszeni do tego, aby przeżywać akt małżeński też w tej płaszczyźnie albo przestrzeni tak naprawdę emocjonalnej, uczuciowej. Że łączymy się z kimś, z kim mamy pewną taką właśnie więź emocjonalną, na którym nam bardzo zależy. Ta bliskość z tą osobą jest nam, dla nas bardzo ważna w tym aspekcie właśnie uczuciowym. Jednakże jesteśmy też zaproszeni do przeżywania aktu małżeńskiego również w tej przestrzeni duchowej, gdzie doświadczamy tak naprawdę Pana Boga, który się wydarza w naszym życiu. Nie chodzi tutaj tak wprost o to życie intymne, chociaż też jak najbardziej, ale w ogóle w każdej innej sferze, bo tak naprawdę to zaczyna owocować w każdej dziedzinie naszego życia. Akt małżeński, innymi słowy, pomaga nam poznawać Boga, jeżeli wszystko jest dobrze. I doświadczać Go właśnie w tej miłości i w sakramencie małżeństwa. W czasie takiego zbliżenia fizycznego, w tym aspekcie fizycznym, bardzo silnie doświadczamy takiego hormonu, który nazywa się oksytocyną. U kobiet on jest wytwarzany przede wszystkim w czasie porodu, w czasie karmienia dziecka. I to jest hormon, który można go nazwać takim hormonem miłości, więzi. Dlatego kobiecie jest bardzo łatwo przywiązać się do dziecka dzięki temu hormonowi. I też wyrażać miłość jakoś, tak, nie? Ale okazuje się, że bardzo silnie jest produkowany w czasie aktu. Również przez mężczyzn. Tak. Mało tego,
wtedy po takim wyrzucie oksytocyny facetom jest bardzo łatwo powiedzieć kobiecie, że się ją kocha, że jest piękna, że jej zależy i tak dalej. To jest taki wyrzut miłości, się mówi, nie? Że wtedy taki facet jest bardzo wylewny. To właśnie Bóg nas tak stworzył, że pomaga nam też doświadczać takich słów miłości, takiej czułości właśnie przez taki akt. Bo trzeba powiedzieć sobie jasno, że my, mówiąc o akcie, zupełnie inaczej go rozumiemy. Kobieta, słysząc akt małżeński, słyszy za tym stwierdzeniem bliskość, zrozumienie, słowa pełne miłości, czułość, bezpieczeństwo, bliskość, empatia. Empatia, mnóstwo słów, które przekonują, że jest najpiękniejsza na świecie, nie? Jakieś staranie się o nią cały dzień. I ona, słysząc akt małżeński, to słyszy od rana po noc. A facet, jak słyszy akt małżeński, to słyszy z tyłu głowy seks. Mało tego, my się też w tym różnimy w taki sposób, że facetowi bardzo, bardzo zależy na takim zbliżeniu. Tutaj taka scenka. It's a pretty big issue, particularly for men. For us, our sexual interest peaks at about age 18 and then goes down from there. So if you were to chart it out, it would look like something like this. It peaks at about age 18. And then goes down. And then you're dead. No właśnie, śmierć nas rozdziela od tego pragnienia. Natomiast w przypadku kobiety jest trochę inaczej, bo nasz cykl płodnościowy tak naprawdę trochę nami steruje. I są takie momenty, kiedy jesteśmy w okresie ovulacji, jajeczkowania, gdzie bardzo silnie potrzebujemy takiej bliskości. Ale kiedy już zaczyna bardzo silnie działać progesteron, czyli prawie już można powiedzieć pod koniec naszego cyklu, już takiego pragnienia nie mamy. I wtedy doświadczamy, my faceci, nie dotykaj mnie w ogóle, nie chcę ciebie znać, idź stąd w ogóle i tak dalej, nie? To nie jest trochę. Ale to nie jest trochę wina kobiet. To jest właśnie to, że jest pewna burza hormonalna w ich ciele, która po prostu powoduje, że ta cykliczność jest dla nas czasami uciążliwa, jako dla facetów. My natomiast jesteśmy stali, zawsze nam się chce i trudno nam jest z tym nawet czasem walczyć. Dlatego też bardzo ważne jest, abyśmy taką wiedzę też posiadali. Tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, że to jest też wiedza, to znaczy, że zdobywamy tą wiedzę o sobie nawzajem, tak się wyraża nasza miłość, więc również i w tej dziedzinie aktu małżeńskiego, aby zrozumieć siebie, że nie jest to naszą jakąkolwiek złą wolą, że my w pewnych momentach po prostu możemy żyć bez aktu, damy sobie z tym radę i kiedy nawet chcemy takiej bliskości, to bardziej nam zależy tylko na jakimś przytuleniu, na jakimś masażu, na takim po prostu cieple drugiej osoby, a niekoniecznie myślimy wtedy o akcie. Czyli sam fakt tego, że my wiemy, że się różnimy, mamy różne oczekiwania wobec tego aktu, różne pragnienia, że mnie się bardziej chce, jej się mniej chce, i akceptacja tego naprawdę pozwala przejść na kolejny etap rozumienia aktu. Czynienia go czymś więcej niż tylko właśnie suchym seksem. Tak. Albo po prostu to jest tak jak z jedzeniem, nie? To znaczy można zjeść coś, aby się najeść, ale można uczynić ze zwykłej kolacji piękne święte. Tak. Takie degustacje, prawda? Muszą i tak naprawdę w akcie małżeńskim chodzi o to, że my próbujemy poznać siebie nawzajem i uczynić akt małżeński naprawdę uroczystą kolacją. Coś, co będzie nam oboje bardzo, bardzo smakować. I co będzie nam przede wszystkim służyć. Tak.
co będzie rozwijać naszą miłość właśnie w tym aspekcie już wyższym, takim duchowym. I co będzie zgodne właśnie z wolą najwyższego, to znaczy z pewnym zamysłem, bo celem aktu jest to, żebyśmy byli płodni, rozmnażali się, a potem Bóg mówi: i zaludniajcie ziemię i czyńcie sobie ją poddaną. To znaczy, że akt, żeby był owocny, czyli żebyśmy sobie czynili tą ziemię poddaną, nasze życie małżeńskie, prawda, naszą rodzinę, nasze... Bo to jest przestrzeń... ta nasza ziemia. Tak. To po prostu musimy respektować pewne prawa, które rządzą naszymi ciałami i pewne zaproszenie Boga. Już mówimy, o co chodzi. Tak się składa, że jeżeli tego nie będziemy respektować, wcześniej czy później będziemy doświadczać skutków. I taki akt może stać się właśnie aktem albo grzesznym, albo aktem, który nie będzie przynosił owoców. Nie będziemy się czuli szczęśliwi, kochani, nie będziemy widzieli jakby sensu tego, skoro nam ciągle się coś tam nie udaje. Rozumiecie paradoks, nie? Akt ma służyć jedności, a my możemy w małżeństwach doświadczać aktu, a czuć się samotni, czuć się sfrustrowani, czuć się tym, że on nie spełnia jakichś naszych oczekiwań, że to nie tak miało być. Były inne pragnienia, mieliśmy jakieś oczekiwania przed ślubem. I jest ciągłe rozczarowanie. I właśnie o to chodzi, to znaczy, żeby poznać pewien zamysł co do aktu, nie? Jak to zrobić, żeby on był owocny, żeby on nas jakby cieszył, nie? Bo właśnie akt jakby sam w sobie jest bardzo dobry, ale okoliczności, w jakich jest, czynią go... Mogą uczynić go grzesznym. No na przykład taką okolicznością to jest to, że kiedy jest pozamałżeński, nie? Sam akt w sobie jest dobry, ale przez to, że jest pozamałżeński, czyni go grzechem. Albo kiedy czynimy go bezpłodnym, czyli ubezpładniamy, albo czynimy jakieś formy, które ubezpładniają akt, też czynią go grzesznym. Albo mogą go uczynić, bezowocnym wtedy, kiedy jest jakoś tam wymuszany, czy jest w jakimś strachu, w jakimś lęku. Bo często jest też tak, że kiedy w kobiecie jest lęk przed ewentualnym poczęciem dziecka, którego w danym momencie nie planują, ten akt by się wydawał, że powinien sprawiać przyjemność, powinien sprawiać jakąś radość. Okazuje się, że ma zupełnie przeciwne odczucia. Że on się oczywiście odbywa, ale... On jest jakby niełączący. Tak, rozdziela nas. Czyli generalnie, żeby akt był płodny, czyli według zamierzeń, to on zakłada jedną rzecz, że my uszanujemy wszelkie prawa rządzące naszą płodnością. Nie będziemy tego zmieniać. Po prostu chcemy się ich nauczyć, tak? Tak. I chcemy je respektować, to znaczy chcemy się między jakby nimi poruszać. I do tego służy NPR, Naturalne Planowanie Rodziny. My zapraszamy do tego, żeby jakoś tam poznać, jeżeli chcecie coś więcej. Nie? Zachęcamy też do może przeczytania, do wsłuchania się w taką encyklikę Pawła VI papieża Humanae Vitae, ponad 50 lat temu tak naprawdę napisana, ale bardzo na czasie. I ona pokazuje tak naprawdę, jaki jest cel tego aktu małżeńskiego i jakie przynosi skutki, jeżeli jest zgodnie z wolą Bożą. Tak. To jest pierwsza. To znaczy akt ma być płodny. Potem ma być otwarty na życie. To znaczy, że gdyby się przydarzyło, prawda, to my przyjmujemy to życie. Ale to też jest w innym aspekcie. To znaczy akt ma przynosić życie mojej żonie i mnie. To naszym znaczy dzieciom. Naszym dzieciom, naszej rodzinie. Znajomym, z którymi się spotykamy. Miejscu pracy, w którym jesteśmy. Pewnie nieraz doświadczyliście takich sytuacji, jak ten udany, nazwijmy... Akt małżeński. Akt małżeński. Dodaje skrzydeł, powoduje, że... Wnosi życie, uśmiech, radość, nie? Gdzie nie jesteście, to jesteście po prostu
obrazem Boga po prostu, który inni gdzieś ludzie, rozświetla, nie? Patrząc jakby na was, widzą, że naprawdę coś się pięknego wydarza między tymi ludźmi, że przeżywają tą swoją miłość na bardzo jakimś wysokim poziomie, tak powiedzmy. Czyli niosą życie, czyli akt małżeński niesie życie. W ogóle wszędzie, gdzie jesteś, wszędzie, gdzie jesteś. To jest niesamowite, bo wydawałoby się, że coś, co jest tylko między nami, co jest tylko takie bardzo intymne i osobiste, może mieć wpływ tylko ewentualnie na nas. Okazuje się, że to ma bardzo szerokie jakby spektrum działania i nie możemy powiedzieć, że to jest sprawa tak bardzo osobista, bo jeżeli coś jest w tej sferze jakby nie tak, powiedzmy, to będzie to promieniowało też i na nasze życie w innych dziedzinach, na życie nasze rodzinne, naszych przyjaciół i tak dalej. Jeszcze jest jedna przestrzeń, którą bardzo lubię, to jest przestrzeń więzi. Akt małżeński jest takim miejscem, dzięki któremu pomiędzy nami czyni się więź. A w więzi mieszka Bóg. Dlatego tak ważne jest, aby dbać o akt małżeński, bo Bóg chce mieszkać między nami i nas ze sobą wiązać. Przez akt małżeński my poznajemy siebie i doświadczamy właśnie tej bliskości z mężem, z żoną, ale również w tej więzi doświadczamy miłości Boga i Jego obecności. Coś niezwykłego. Tu dokonuje się też pewne nasze uzdrowienie. To jest niezwykła rzecz, bo Pan Bóg właśnie chce, aby to, co się gdzieś tam poniszczyło, porwało, rozwaliło, żeby to było na nowo scalone. To jest takie cudowne miejsce, gdzie Pan Bóg po prostu na nowo nas scala ze sobą. I tak reasumując cały sakrament małżeństwa, jeżeli w swoim życiu doświadczamy słów ślubu, gestów i słów miłości i aktu małżeńskiego, wtedy wydarza się właśnie sakrament małżeństwa. Wtedy możemy powiedzieć, że faktycznie jesteśmy sakramentalnym małżeństwem. Jeżeli któryś z tych elementów gdzieś nam chwieje się albo w ogóle nie ma miejsca, no owszem, jesteśmy małżeństwem, ale nie sakramentalnym. Tak, nie korzystamy z jego owoców. I tak dużo takich małżeństw istnieje. Niektórzy jakby myślą, że no już, nie wiem, 30 lat małżeństwa, 20 lat małżeństwa, to już chyba tak głupio w jednym łóżku, że może już nie wypada. Albo co po wnuki? Co jej ciągle będę mówił, tak, że ją kocham i tak dalej. Przynajmniej. Co wnuki powiedzą, nie? Ale Pan Bóg zachęca nas do tego, abyśmy trwali w tym sakramencie, czyli korzystali z tych wszystkich elementów przez całe nasze życie, dopóki tak naprawdę jesteśmy w stanie fizycznie jakby korzystać i być sprawnym, tak to nazwijmy. I wtedy doświadczamy tak naprawdę tych owoców tego sakramentu. My was zapraszamy do tego, żeby trochę odczarowywać patrzenie na sakrament. To znaczy, patrzmy na niego jako na coś pięknego, na coś bardzo dobrego i co jest niezwykle cennym darem dla nas, dla małżonków. Nie traktujmy go jako nagrody albo jako kary, bo często się tak wydarza w naszych małżeństwach, nie? Że żono do męża, będziesz grzeczny, to coś będzie, będziesz niegrzeczny. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nawet nie traktować aktu małżeńskiego jako obowiązek, bardziej jako szansa, nie? Bo to obowiązek to jest przykre stwierdzenie. To jest szansa na to, żeby Bóg między nami się wydarzył, żeby nasze małżeństwo było owocne, żeby nasze dzieci mogły się grzać w miłości właśnie małżeńskiej. My nic innego, większego nie możemy im dać, jak po prostu te słońce miłości, które jest obrazem Boga, który mieszka między nami, nie? Więc zapraszamy na to, żeby po prostu pięknie popatrzyć na ten akt, który Bóg nam dał, na nasze ciała, na tą naszą seksualność. Żeby nie mówić, że są wstydliwe, grzeszne jakieś tam przestrzenie. One są bardzo dobre. One są bardzo dobre. Bo wszystko, co Pan Bóg stworzył, było dobre.
Bardzo dobre. Bardzo dobre. Dziękujemy bardzo. Trzeci odcinek za nami. Nie wiemy, czy coś będzie jeszcze. Jak będzie, to jakiś aneksik, może malutki. Dziękujemy za tą serię. Tak, że wytrwaliście. Mamy nadzieję, że nie przynudziliśmy za bardzo, ale jest to bardzo trudny temat dla nas, chociaż bardzo piękny. I się tak dużo tak ścieramy, nie, między sobą, bo ja zupełnie inaczej to rozumiem, a ona inaczej, więc, więc tak to jest. Pogadajcie ze sobą. W ogóle to, to jest taki temat, który można gadać i gadać i chyba się do końca życia go nie nauczymy. Nie unikajcie na pewno. Jest dobrze. Shalom, shalom. Do zobaczenia.